Mieszkańcy katowickiej dzielnicy Zawodzie zdecydowali jednogłośnie, nie chcą ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Prohibicja, której wprowadzenie miało być inicjatywą Rady Jednostki Pomocniczej, została odsunięta głosami ponad 70% mieszkańców Zawodzie. Wydaje mi się, że to nie jest żadne wyjście, zakazywać tutaj. Raczej nie jestem za zakazami, po prostu trzeba to mądrze rozegrać, żeby było lepiej. Takie jest moje zdanie. Mnie to nie przeszkadza, mogę sobie pić, ja nie piję, to dla mnie sobie mogą pić. Raczej mogłoby być ograniczenie z tego alkoholu. Za dużo młodzieży pije. Bardzo dobrze. A dlaczego? Żeby nie pili tyle. Ludzie są ludźmi i jak ktoś pracuje, powiedzmy, popołudniowe zmiany przez miesiąc czasu, gdzie i jak co ma kupić? Przepraszam. I choć zdania pośród mieszkańców Zawodzia są podzielone, to przeprowadzone w listopadzie konsultacje społeczne pozwoliły wykazać, że pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano nie spotkał się z przychylnością. Ponad 350 mieszkańców swoje zdanie wyraziło w tej kwestii w ankietach, z czego jednak 102 uznane były za nieważne. Gdyby prohibicja w Zawodziu została wprowadzona, byłaby szóstą już w mieście dzielnicą, gdzie ograniczenia te obowiązują. Oprócz tych ankiet zbieranych drogą elektroniczną zorganizowaliśmy spotkanie w dzielnicy, podczas którego wywiązała się dosyć żywiołowa dyskusja między mieszkańcami, ale też i przedstawicielami, czy to policji, straży miejskiej, urzędu. Łącznie w tym spotkaniu wzięło udział też kilkadziesiąt osób, natomiast my ten głos jak najbardziej szanujemy, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Giszowca. Po konsultacjach, jeżeli mieszkańcy nie wyrazili chęci, aby takie ograniczenie wprowadzać, miasto odstępuje od dalszego procedowania tej kwestii. W przypadku Zawodzia tylko 25% ankietowanych poparło prohibicję, jednak urząd nie prosił mieszkańców o argumentację. Ta jednak zazwyczaj związana jest z bezpieczeństwem w dzielnicy, które wskutek nadmiernego spożywania alkoholu, głównie w godzinach nocnych, bywa zagrożone. W Katowicach nocna sprzedaż alkoholu ograniczana jest od 2018 roku, a w dzielnicach, w których obowiązuje, zauważalnie spada liczba interwencji służb. I tak na przykład jest w Śródmieściu. Przed wprowadzeniem tego ograniczenia w 2017 a 2018 roku to mieliśmy około 150-160 takich zdarzeń. Dla przykładu obecnie mowa tutaj o około 90 zdarzeniach, więc tutaj jest dość znaczący ten procentowy spadek choćby tego typu interwencji. Wiadomo, że zakłócanie ciszy nocnej czy porządku publicznego w tych godzinach dla nas to łączymy te fakty, jest to gdzieś tutaj temat pokrewny, jednak to spożycie alkoholu bezpośrednio wpływa na tego typu interwencje. Policja i Straż Miejska interweniują najczęściej w sprawie bujek, niszczenia mienia i kradzieży po spożyciu alkoholu.